Hej, mam na imię Adrianna, a dziś pokażę Wam moje ulubione narzędzie w terapii anti-aging, czyli profilaktyki przeciwstarzeniowej. Jego zastosowanie jest naprawdę wszechstronne i świetnie sprawdzi się także w terapii celulitu czy szeroko pojętym wellness. Guasa to specjalna płytka wykonana z jadeitu, kwarcu bądź innego kamienia szlachetnego. Wywodzi się ze starożytnej medycyny chińskiej i nazywana jest botoksem medycyny wschodniej, ponieważ, podobnie jak botoks, potrafi skutecznie rozluźniać napięte mięśnie, co redukuje widoczność zmarszczek mimicznych. Jakie są przeciwwskazania do masażu guasa? Uszkodzona skóra, aktywne zmiany trądzikowe czy aktywny trądzik różowaty, bardzo wrażliwa cera skłonna do podrażnień oraz przeziębienie, ogólne złe samopoczucie, gorączka. Masaż wykonujemy na oczyszczonej wcześniej cerze po demakijażu. Osobiście wykonuję go jako rytuał wieczorny, bo jest niesamowicie relaksujący i bardzo szybko się po nim zasypia, ale można go wykonywać tak naprawdę o każdej porze dnia. Potrzebna będzie oczywiście sama płytka guasa oraz olejek do masażu, Wasze ulubione serum, czy też nieco bardziej tłusty krem, tak aby płytka miała odpowiedni poślizg. Przed samym masażem można również użyć hydrolatu lub wody termalnej. Pamiętaj, aby prowadzić płytkę płasko po skórze, nie używając ostrej krawędzi. Nacisk nie powinien być zbyt mocny, powinien być od lekkiego po średni. I pamiętaj również, aby prowadzić płytkę powoli i uważnie, bo ten masaż ma być przede wszystkim relaksujący. Okej, pora zacząć masaż. Rozgrzewamy olejek w dłoni i delikatnie wmasowujemy w skórę twarzy, szyi i dekoltu. Masaż guasa możemy zacząć od szyi i karku, aby zniwelować napięcie tych mięśni, w których często kumuluje się stres. Płytkę umieszczamy na początku szyjnego odcinka kręgosłupa i prowadząc ją płasko po skórze, kierujemy się w górę, aż wyczujemy kość, gdzie możemy zrobić taki delikatny masaż krawędzią płytki. Każdy taki pojedynczy ruch możesz wykonać 5 razy lub też więcej. Następnie przechodzimy do boku i te mięśnie też bywają bardzo napięte. Ruch zaczynamy od ramienia, kierując się w stronę ucha. W momencie, kiedy wyczujemy kość, znowu możemy wykonać lekki masaż krawędzią. Dzięki temu masażowi krawędzią możemy rozluźnić również przyczepy mięśni. Każdy ruch powtarzamy 5 razy lub też więcej. Cały masaż możesz wykonać najpierw na jednej połowie, a później przejść na drugą lub też symetrycznie. Ruch na środku szyi rozpoczynamy przy mostku i kierujemy się w górę aż do żuchwy. Jeśli poczujesz kość, znowu wykonaj krótki masaż krawędzią. Na żuchwie ruch rozpoczynamy od środka i kierujemy się w stronę ucha. Następnie kości policzkowe. Tutaj możemy użyć większej powierzchni płytki i znowu kierujemy się od środka twarzy, mniej więcej w stronę ucha.
Możemy też wykonać dodatkowe ruchy nieco pod kością policzkową, aby wyrzeźbić tą okolicę. Obszar pod okiem jest bardzo wrażliwy i musimy naprawdę delikatnie w tym miejscu używać płytki. Dlatego też bardzo powolnym i uważnym ruchem kierujemy się od nosa w stronę skroni. Brwi możemy opracować tym środkiem płytki, kierując się znowu od środka w stronę skroni. Na czole również bardzo delikatnymi i powolnymi ruchami kierujemy się do góry. Jeśli wykonujesz masaż na połowie twarzy, to teraz możesz zobaczyć pierwsze jego efekty i porównać z częścią niemasowaną. Natomiast najlepsze efekty przeciwstarzeniowe da nam masaż wykonywany przynajmniej 1-2 razy w tygodniu. Jeśli podobał Ci się masaż kłasa, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz pod filmem lajka, komentarz, a jeżeli interesują Cię tematy wellness czy slow beauty, zaobserwuj mój kanał.